Z wielką przyjemnością przyjąłem informację o tym, iż prezes Najwyższej Izby Kontroli zdecydował objąć patronatem konferencję organizowaną przez Bank Światowy dotyczącą standardów rachunkowości sektora pu publicznego. Spodziewamy się, że uczestnicy konferencji, a nade wszystko prelegenci, którzy zabierają głos w trakcie konferencji, przybliżą nam problematykę dotyczącą międzynarodowych standardów sektora publicznego, przybliżą nam również problematykę dotyczącą harmonizacji standardów sektora sektora publicznego w ujęciu Unii Europejskiej, jak również zaproponują nam kolejne działania i powiedzą nam, co powinniśmy zrobić. Spotkaliśmy się na dzisiejszej konferencji po to, żeby przedyskutować, czy potrzebne są w Europie międzynarodowe standardy sektora rachunkowości, sektora publicznego lub ich europejskie e, odpowiedniki. Z taką inicjatywą wyszła Komisja Europejska, która chce, żeby kraje europejskie Miały wspólne zasady rachunkowości sektora publicznego. W tej chwili systemy w krajach członkowskich są bardzo różne, począwszy od systemów wyłącznie kasowych, gdzie rejestrowane i sprawozdawane są tylko informacje o przepływach, do pełnych systemów memoriałowych, gdzie mamy informacje o majątku, o zobowiązaniach. Dlatego też potrzebne jest jakieś ujednolicenie i harmonizacja w tym zakresie, tylko pytanie, jak daleko idące i czy system, czy system, który proponuje Komisja Europejska w tej chwili, nie jest dla nas zbyt drogi, dlatego że koszty wprowadzenia reformy będą na pewno znaczne. Dlatego chcielibyśmy przedyskutować z punktu widzenia polskiej perspektywy, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze z punktu widzenia korzyści, ale również i kosztów. Standardy rachunkowości poszczególnych krajów członkowskich powinny być zharmonizowane w taki sposób, aby jasno i klarownie przedstawiały obraz sytuacji finansowej poszczególnego kraju członkowskiego i aby Eurostat, jak również Komisja Europejska mogły skutecznie przeciwdziałać zjawiskom o charakterze kryzysu finansów publicznych. Brak jakby porównywalności danych finansowych i sytuacji finansowych poszczególnych rządów. Są skorelowane bezpośrednio z kosztem pozyskiwania finansowania i to odczuły takie kraje jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia. Do reformy czy naprawy finansów publicznych to należałoby wykorzystać strukturę systemu informacyjnego rachunkowości do kształtowania podmiotowości sektora finansów publicznych, żeby była przejrzystość finansów, to muszą być przejrzyste strumienie, czy kanały przepływów finansowych. Natomiast jeżeli mamy, że środki finansowe przechodzą przez kilka podmiotów zanim dojdą do faktycznego wydatku, to prześledzenie z drogi, nawet z punktu widzenia kontrolerów czynniku, czy kontroli wewnętrznej, czy kontroli zarządu w przedsiębiorstwie jest utrudnione, no bo na zasadzie, no po do kłębka. Kto, no już teraz, Kapcie nie robią, prawda? Szalików i czapek, ale wiadomo, że jak się raz przełoży nitkę, to potem przekłada się ją do końca, trudno jest to odsupłać. Same sprawozdania oczywiście nie uchronią nas, natomiast w trakcie tej konferencji padła taka teza, że to, co można zmierzyć, co jest widoczne, zraportowane, może być też jakoś w jakiś sposób zarządzane, i mamy pełną wtedy wiadomość na temat zobowiązań również w okresie długoterminowym i rządy będą mogły transparentnie zarządzać takim ryzykiem. Kwestia memoriału to jest... Momentu wprowadzenia zdarzenia gospodarczego do ksiąg rachunkowych. Natomiast to nie jest jedyna zasada rachunkowości, której przestrzeganie warunkuje wierny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej. Bo proszę Państwa, może być memoriał, ale jeżeli ujmę co drugi dokument, czyli nie będzie kompletności, to tej informacji o rzeczywistym stanie należności i zobowiązań nie będzie.